Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze dzisiejsze obrady. Otwieram 23. sesję Rady Miasta. Sesja została zwołana w sposób zdalny. Nasze spotkanie odbywa się przez łącze internetowe. Kilka informacji odnośnie dzisiejszej sesji. Na sesji witam, tutaj przy mnie jest telewizja Bartsat i witam panią Sylwię Staszewską, która jest dzisiejszym protokolantem. Ze względów służbowych nie uczestniczy w naszej sesji dzisiaj pan burmistrz Jacek Kostka i również pan sekretarz Andrzej Worobiec. Informuję, że sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragrafu 11 regulaminu Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Informuję również, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji oraz porządek obrad wraz z projektami uchwał. Pragnę przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 24 regulaminu Rady Miasta obrady z naszej sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Panie przewodniczący, ja przepraszam, bo nie wiem, czy to jest istotne, bo tak. Powiedział pan 23, 32 sesję. Oczywiście, 32 sesję. 32 sesję. 32 sesja została otwarta. Dziękuję za uwagę. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań. W przypadku, kiedy będą problemy techniczne, a myślę, że takich nie będzie, głosowanie będzie odbywało się imiennie. Wysoka Rado, to tyle tytułem wstępu. Jeszcze raz stwierdzam, że została otwarta 32. sesja Rady Miasta. Porządek obrad państwo otrzymaliście. W związku z tym, tak jak wspomniałem, nie ma na dzisiejszej sesji pana burmistrza i ze względów służbowych i pana sekretarza. Będzie zdjęty trzeci punkt naszego dzisiejszego porządku. To jest, przepraszam, czwarty punkt naszego porządku. To jest informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Tego punktu nie będzie. W tej chwili mam informację, że prawie wszyscy radni są obecni na dzisiejszej sesji. Nie ma pana Gajdamowicza Rafała, który informował mnie, że ze względów również służbowych jest niemożliwy jego udział w dzisiejszym spotkaniu. Zatem mamy kworum na dzisiejszej sesji i wszystkie nasze obrady, wszystkie nasze uchwały podejmowane dzisiaj będą miały moc sprawczą i będą prawomocne. W tej chwili, tak jak mówię, przedstawienie porządku obrad będzie wyglądało w ten sposób, że nie będzie punktu czwartego z prac burmistrza, bo pana burmistrza nie ma, tak jak powiedziałem. Wszystkie punkty, które tutaj na dzisiaj mamy, są zachowane. W związku z powyższym bardzo proszę o przegłosowanie dzisiejszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem? Łukasz Łukianowicz, jeżeli mogę wtrącić. Chciałbym złożyć wniosek o zmianę w harmonogramie sesji, bo myślę sobie, że chodzi mi konkretnie o punkt 9, podjęcie uchwał i podpunkt udzielenie dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej. Chciałbym, żeby ten punkt był przed budżetem. Z tego względu, że no bez sensu jest najpierw budżet, a później dyskutować nad dotacją dla województwa, tak? Bo jeżeli my już budżet przegłosujemy wtedy nad dotacją, no nie ma sensu dyskutować, tak? Dlatego wnoszę o przesunięcie jako pierwszy punkt dotacja dla województwa. A później dopiero wieloletnia prognoza i dokonania zmian budżetu. Tak, jest to cenna uwaga. Pierwsza uchwała, jaka będzie, to będzie udzielenie pomocy, tak, ewentualnie dla województwa i później konsekwencją tego będzie zmiana prognozy finansowej i dokonanie zmian w budżecie miasta. Jest to logiczne i cenna uwaga. Dziękuję bardzo.
Także będzie zmiana tutaj w punktacji naszej, ja będę nad tym tutaj czuwał i w tej chwili przechodzimy do przegłosowania dzisiejszego porządku obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad ze zmianami zaproponowanymi przez pana radnego Ukiłanowicza, przepraszam, zechce zagłosować. Mam problem, Sylwia. Nie podłączyłem tutaj się do internetu. Tylko mnie jeszcze nie ma tutaj, bo mam problem z internetem. Jestem najbliżej. Ale mam względy tutaj w tej chwili techniczne, więc wyrażę swoją opinię. Jestem za przyjęciem porządku obrad. Dziękuję bardzo. Informuję, że porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Zatem, Wysoka Rado, przechodzimy do naszych tutaj naszej pracy dzisiejszej. Jest to informacja, punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Miasta. Informuję Państwa, że protokół został do Państwa przesłany z 31 sesji Rady Miasta. I czy są uwagi odnośnie jego treści? Bardzo proszę. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania. Przyjęcie protokołu z 31 sesji Rady Miasta. Kto jest za przyjęciem tego protokołu, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki jeszcze. W tej chwili moim tabletem zajmuje się pan informatyk, także ja wyrażam również opinię słownie. Jestem za przyjęciem protokołu z 31 sesji Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do naszych kolejnych naszych punktów dzisiejszego spotkania. Będą to punkty informacyjne. Punkt piąty dzisiejszej naszej sesji mówi o przyjęciu sprawozdania z odśnieżania dróg w okresie zimowym zimy 2020-2021. Dostaliśmy tutaj sprawozdanie z odśnieżania dróg w okresie zimowym. Sporządził to pan Edward Drymuch z upoważnienia burmistrza. Sprawozdanie to jest bardzo szczegółowo rozpisane. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Dziękuję bardzo. Już tablet mam przygotowany. Nie widzę. Ja tylko informacyjnie podam, że wykonawcą usług odśnieżania był Zakład Usług Remontowo-Budowlanych BAKS Ryszard Kierul z siedzibą w Górowie Iławeckim. Na cel odśnieżania było przeznaczone 147 tysięcy złotych. Mamy tutaj oszczędności. Pozostało z tej niezrealizowanej umowy, ze względu na to, że później zima się nam skończyła, 33 639 zł. Są to pieniądze, które trafiają z powrotem do kasy naszego miasta i będą przeznaczone na inne cele. Także to jest informacyjnie. Pani Sylwio, głosujmy nad tym. To jest do wiadomości, także jeżeli nie ma uwag w tym temacie, uważam sprawę przekazaną do wiadomości. Kolejnym punktem naszym jest dzisiejszego spotkania jest przyjęcie oceny stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Tutaj również, tak jak co roku, dostaliśmy bardzo szczegółowy raport, sprawozdanie Komendy Powiatowej w Bartoszycach odnośnie działalności policji z całego roku 2020. Jest to bardzo szczegółowo opisane. Poszukiwania osób zaginionych, niebieska linia, wypadki drogowe i inne zdarzenia tutaj kryminalne, które na terenie naszego powiatu się odbywały. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie?
Radny Bachanowicz, jeżeli mogę. Sekundę. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Ja chciałem zwrócić, że w tym roku tutaj jeden z głównych zmierzeń do realizacji w 2021 roku jest aktywizacja na rzecz współpracy ze społecznością lokalną w zakresie funkcjonowania krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa i na pewno będę z tego skorzystać, ale korzystając z okazji myślałem, że może będzie pan komendant, żeby zwrócić właśnie uwagę, aby zwrócili uwagę na naszą ścieżkę rowerową Green Velo, po której w naszym mieście, po której jeżdżą młodzież jeździ quadami, a także ciągnikami, no, osoby, które mają tutaj te pola przy tej ścieżce rowerowej. Takie skargi do mnie zgłaszają właśnie mieszkańcy miasta, którzy korzystają z tej ścieżki i boją się po prostu bezpieczeństwa. Taki bardzo proszę tutaj, żeby komenda, policja zwróciła na to uwagę. Ja jeżeli będę widział takich mieszkańców, gdzie jeżdżą po tej ścieżce, też również będę na tej mapie bezpieczeństwa na pewno takie uwagi zgłaszał. Także bardzo, bardzo tutaj proszę, żeby to gdzieś tam wybrzmiało, żeby zwrócono na to uwagę. Dziękuję bardzo. Jest to bardzo cenna uwaga dotycząca naszego miasta. Ścieżka Green Velo oczywiście tutaj nie może służyć do rajdów quadami. Jeszcze dzisiaj poinformuję pana komendanta naszego policji w Górowie, żeby po prostu zwrócił na to uwagę poprzez patrole, poprzez inną działalność. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze uwagi do informacji przekazanej przez Komendę Powiatową w Bartoszycach? Nie widzę. W związku z powyższym uważam, że informacja została przyjęta przez Wyższą Radę. Nie. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to przyjęcie informacja dotycząca realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej miasta Górowo i Ławeckie za rok 2020. Jest to bliższa informacja dla nas, dlatego że jest to sporządzona przez naszego inspektora, jednocześnie pana komendanta Straży Pożarnej Ochotniczej, pana Adama Cioska. Ta informacja jest bardzo szczegółowa, opisująca cały rok 2020. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli mogę, radny Bachanowicz. Bachanowicz, proszę bardzo. Ja chciałbym zauważyć, że tutaj jeden z głównych problemów wynikających z informacji jest brak miejsca pomieszczenia, czyli wydzielonych pomieszczeń na szatnię, akumulatorownię, pomieszczenia magazynowe na oleje smary, paliwa, tak, i brak jest w dalszym ciągu mechanicznego systemu odprowadzania spalin oraz urządzeń do wymiany powietrza, co stanowi, jak zapisane w tym protokole, w tej informacji, zagrożenie dla zdrowia strażaków pełniących ochotniczą służbę. I takie wnioski powtarzają się już kolejny rok i moje pytanie jest takie, czy przechodzimy obok tych wniosków, czy są jakieś możliwości, aby jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście w jakiś sposób jej pomóc, tak? Jakie są rozwiązania, bo ja nie byłem tutaj na komisji chyba i tutaj pani radna Ewa już wspomniała o jakimś planowanym spotkaniu z mieszkańcami gminy i czy są jakieś właśnie rozwiązania, które mogą pomóc tutaj tej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję bardzo. Nie mam takiej informacji. Rzeczywiście tutaj pan radny Bachanowicz ma rację. Te same problemy, które były w tamtym roku, że tak powiem, zgłaszane również w tym roku, w dalszym ciągu są zgłaszane. Nie mam informacji, czy takie spotkanie się odbędzie. Nie ma również włodarzy naszego miasta, żeby tutaj zabrać głos w tej sprawie. Także przyjmujemy tą informację, chyba że ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos. Ewentualnie. Łukasz Kukianowicz, jeżeli mogę, dwa słowa. To samo, co już w mojej przedmównicy, to tak jak pan Kamil i pan przewodniczący powiedział, że te wnioski pojawiają się praktycznie co roku i my za chwilę będziemy 500 000 jakby przegłosowywać chociażby na chodnik i na pomoc dla województwa. A wnioski odnośnie Straży Pożarnej pojawiają się co roku i my przechodzimy trochę obok tego tak bez reakcji, tak, że trzeba było pomyśleć, żeby pomóc tej straży, tak, i nad tymi wnioskami się zastanowić, tak, przy tworzeniu budżetu, tak. Dziękuję.
Mogę jeszcze ja? Pani Alina Wierzbowska, bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. U nas na Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Sportu i Zdrowia był ten temat bardzo długo omawiany razem z panem burmistrzem i właśnie chciałam poinformować, że jak najbardziej jesteśmy za pomocą dla Straży Pożarnej, która naprawdę bardzo dużo robi w naszym mieście, dba o nasze bezpieczeństwo. Na naszym bezpieczeństwie nikt, znaczy nie możemy oszczędzać na bezpieczeństwie naszych mieszkańców, dlatego w pierwszych takich naszych rozmowach będziemy się zwracać do Rady Gminy, żeby po prostu może nas wsparła trochę. Bo jak wiemy, Straż Pożarna nie wyjeżdża tylko w naszym mieście, ale również działa i na terenie gminy. Są to bardzo wielkie koszty, o tym mówił pan Edward Drymuch. Aby zacząć jakąkolwiek inwestycję, musimy najpierw zrobić projekt. Sam projekt jest bardzo drogi, ale obiecano nam, że ta sprawa zostanie ruszona już w tym roku, dlatego że, jak to mówił pan Łukianowicz, pan Bachanowicz, jest to sprawa wieloletnia i czas najwyższy zająć się tą sprawą jak najszybciej. Dziękuję. Dziękuję za głos pani Alinie Wierzbowskiej. Panie przewodniczący, jeśli jest można. Proszę bardzo, pan Łukasz Rochun. Proszę mówić. Tak jak rozmawialiśmy na komisjach, tak i teraz chciałbym, żebyśmy po prostu zabezpieczyli środki na przyszły rok na dokumentację techniczną, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiamy, jakich kwotach, jakie są to potrzebne środki, żeby to mniej więcej przedstawić kosztorys i wtedy możemy wiedzieć, czy nas stać na to, czy nie, czy robimy, czy zbieramy. I tak też komisje, myślę, że tak mniej więcej się określiły. Dziękuję. Dziękuję za głos dla pana radnego. Szanowna Rado, mamy sprawy różne. Ja jeśli mogę jeszcze panie... A dobrze, no to... W sprawach różnych ja poproszę tutaj pana Adama Cioska, pracownika tutaj naszego urzędu, przyjdzie w sprawach różnych i też zajmie stanowisko i kilka słów na ten temat jeszcze powie. Ja poproszę go. A w tej chwili pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Dziękuję. No ja chciałam też nadmienić, tak jak moi przedmówcy, tak? Tylko ja tutaj sobie pozapisywałam, bo na komisji rzeczywiście rozmawialiśmy o tym bardzo długo, analizowaliśmy to. Jest to dosyć duży koszt i stąd właśnie to dążymy do spotkania z Radą Gminy, tak? Ponieważ tu pan Adam nam powiedział, że tak naprawdę 60% wyjazdów naszej straży, naszych strażaków, to są właśnie wyjazdy na teren gminy, więc to stąd jest ten pomysł, żeby jakoś no, skoordynować te działania i dogadać się, prosić o pomoc. Może wspólnymi siłami uda nam się to. Jak najbardziej też jestem zdania, że trzeba się nad tym pochylić, bo to już czas i pora. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cenna uwaga pani Ewy Antochów. Rzeczywiście nasza Straż Dzielna Pożarna nie działa tylko na terenie miasta Górowo, ale również ma bardzo rozliczne wyjazdy na terenie gminy. I tutaj również uważam, że gmina również ewentualnie mogłaby tutaj z nami partycypować w kosztach chociażby szatni, pomieszczenia, akumulatorowni, czy chociażby wymiany powietrza mechanicznego, bo w tej chwili jest z tym nie bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Ja jeszcze może dodam, panie przewodniczący. Pani Alina Wierzbowska, bardzo proszę. Ja jeszcze chciałam dodać, że nasza Straż Górowska jest jedną z najlepiej wyposażonych straży w naszym powiecie, nawet mogę powiedzieć. I wyspecjalizowani strażacy, którzy ukończyli wiele, wiele kursów, które im służą w wykonywaniu ich ciężkiej pracy. Także tutaj bardzo wielkie ukłony dla pana Adama, który tym wszystkim tam zawiadamia, zarządza. Naprawdę mamy się czym pochwalić i będziemy dążyć, aby ta nasza straż po prostu poczuła, że jesteśmy razem z nimi i walczymy o ich też bezpieczeństwo, bo tu chodzi o ich bezpieczeństwo, jeśli chodzi o te przebieranie się między samochodami. To jest, no niestety, ale
nie tak, jak powinno być. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja dodam również tutaj to sprawę oczywistą. Strażacy nasi dzielni nie tylko uczestniczą w pożarach, w ratowaniu życia, zdrowia, w uwalnianiu ludzi zakleszczonych w pojazdach, ale nasi strażacy są również widoczni w mieście. Co roku przecież uczestniczą w naszych świętach kościelnych, asystują na Wielkanoc, na Boże Ciało, więc naprawdę tych naszych dzielnych strażaków widać i powinniśmy tutaj im szacunek oddać i na pewno tutaj musimy się nad tym pochylić. Dziękuję. Myślę, że temat został wyczerpany. Także informacja odnośnie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej miasta Górowo-Iławeckie za rok 2020 została przyjęta przez Wysoką Radę z uwagami, które tutaj były cenne. Tak jak powiedziałem, w sprawach, w informacjach różnych, tutaj poproszę pana Adama Cioska, komendanta straży również naszej pożarnej, tak, o przypomnienie jeszcze i kilka informacji odnośnie tego raportu. W tej chwili przechodzimy do punktu 8 naszego porządku obrad. Będziemy mówili o sprawozdaniach działalności Komisji Rady Miasta za rok 2020. Również tutaj radni otrzymaliście sprawozdanie z działalności komisji poszczególnych naszego miasta. Jest to bardzo szczegółowo opisane. Czy któryś z panów czy pań przewodniczących komisji chciałby zabrać głos? Wiem, że zgłaszał się pan Kamil Bachanowicz, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę pana Bachanowicza. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym się podsumowanie roku 2020. Bardzo proszę. Tak, sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta w Górowie Ławeckim za 2020 rok. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 3 posiedzenia. Na posiedzeniach komisja rozpatrywała sprawy takie jak rozpatrzyła petycję wniesioną przez pana Nataniela Macieja Gniatka w sprawach takich jak karta mieszkańca, obniżenie podatków od transportu, ulga podatkowa dla inwestorów, pomoc de minimis lub pomoc regionalna, tłumaczenie na samorządowej strony internetowej do inwestorów, wprowadzenie systemu opieki, opiekuna przypisanego inwestorowi, ponowny pomiar nieruchomości, ograniczenie umorzeń podatkowych, likwidacja karty nauczyciela, szersza konsolidacja samorządu i miejskich instytucji, wprowadzenie do celów miejskich polityki inwestycyjnej, wprowadzenie do gminnej polityki transportowej dla ruchu przez miasto elektronicznego systemu poboru opłat za przejazd, wyznaczenie strefy płatnego parkowania, wprowadzenie sponsoringu miejskich inicjatyw przez firmy prywatne, zmiana kroju czcionek wykorzystywanych w pismach, zrezygnowanie z prowadzenia placówki ośrodka kultury w ramach jednostki miasta i ograniczenie finansowania festynów, koncertów muzyki komercyjnej, disco polo czy imprez sportowych. Kolejną sprawą była to rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta w zakresie braku odpowiedzi na pismo. Kolejna sprawa była to rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza miasta w zakresie również braku odpowiedzi na pismo. I ostatnia sprawa to rozpatrzenie skargi na wyrażenie zgody przez burmistrza miasta na utworzenie miejsc stanowiskowych, postojowych przy ulicy Warmińskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z przewodniczących poszczególnych komisji chciałby zabrać głos odnośnie swoich... Głośnik, panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę. Czy ktoś z przewodniczących komisji chciałby jeszcze zabrać głos w sprawie swojej komisji? No to jak pan Kamil Bachanowicz przeczytał swoje sprawozdanie, więc może i ja, jeśli chodzi pani o komisję. Pani Alina Wierzbowska, przewodnicząca Komisji tak. Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. Bardzo proszę. Tak. W okresie sprawozdawczym komisja odbyła 11 posiedzeń. Na posiedzeniach komisja rozpatrzyła sprawy, między innymi przyjęła do wiadomości sprawozdanie z działalności komisji za 2019 rok, przyjęła do wiadomości z działalności miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, opiniowała projekt uchwał w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Górowo-Iławeckie na 2020
2020 rok oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Górowo i Ławeckie na 2020 rok. Opiniowała informację Ośrodka Kultury w Górowie i Ławeckim na temat akcji Zima w Mieście. Przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w 2019 roku. Rozpatrzyła wniosek w sprawie wyrażenia uznania pracownikom interwencji. Opiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckim. Uwzględniła zmiany lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Górowo i Ławeckie. Przyjęła do wiadomości raport z monitoringu wdrażania w latach 2017-18 programu Polityka Senioralna Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przyjęła do wiadomości stanowisko Rady Miejskiej w Zbarku Warmińskim w sprawie projektu likwidacji opłaty uzdrowiskowej. Opiniowała projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy. Przyjęła do wiadomości informację dotyczącą koronawirusa, jak i również sytuacji dotyczącej w placówkach oświatowych w roku szkolnym 2020-2021. Przyjęła do wiadomości informację dotyczącą oświadczeń majątkowych, spadku dochodów miasta, informację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta Górowo i Ławeckie, oraz przyjęła również do wiadomości stan ochrony przeciwpożarowej w mieście. Opiniowała wiele projektów, uchwał w sprawach. Nie będę tego już czytała, bo jest tego bardzo dużo. I podsumowując, na ostatniej komisji wszyscy pozytywnie zaopiniowali przyjęcie ze sprawozdania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Czy kolejny przewodniczący chciałby przedstawić pracę swojej komisji? Nie widzę. Pan tak, Łukasz, już... Łukasz Rochun, bardzo proszę, przewodniczący Komisji Budżetu, Handlu, Usług Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Bardzo proszę. Pan Łukasz Rochun, poproszę. Mamy problem techniczny chyba. Panie Łukaszu, czy pan mnie słyszy? Witam państwa, dzień dobry. Widzę, że są jakieś problemy z Łukaszem. Dobrze. Bardzo proszę. Pan Czesław Antonowicz, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa. Bardzo proszę. Witam państwa bardzo serdecznie. Przedstawię może tak w ekspresowym skrócie nasze spotkania, jeżeli chodzi o Komisję Gospodarki Komunalnej. Może nie będę jakby po kolei czytał, jakie sprawy żeśmy rozpatrywali, bo to już moi przedmówcy zdecydowaną jakby większością spraw, bo te sprawy się powielają i żeśmy też analizowali te rzeczy. Ale powiem tak w skrócie, że nasza komisja w 2020 roku spotkała się 9-krotnie. Na pewno tych spotkań to nie byłoby więcej, żeby może nie wirus COVID, ale rozpatrywaliśmy jakby szereg spraw, które były jakby stricte w gestii Komisji Gospodarki Komunalnej. Szczególnie podejrzewam tych sprawozdań, bo każdy jakby się zapoznał z nią. Nie mam czasami takiego streszczenia szczegółowego, ale analizowaliśmy o kilkadziesiąt spraw, które dotyczyły właśnie działalności nie tylko Komisji Gospodarki Komunalnej, ale ogólnie działania Rady Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dla pana przewodniczącego Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pana Czesława Antonowicza. Czy pan Łukasz Rochun jest na łączu?
No chyba problem techniczny, bo było go słychać na początku, ale teraz już go nie słychać. Dziękuję. Pan Łukasz Rochun jest przewodniczącym Komisji Planu Budżetu, Handlu i Usług Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Myślę, że jak złapiemy z nim kontakt na łączach, to poprosimy go o przedstawienie sprawozdania z działalności swojej komisji, także tak powiem. W tej chwili przyjmujemy te sprawozdania do wiadomości. Uważamy, że temat został wyczerpany. Wysoka Rado, i w ten sposób przechodzimy do naszych uchwał zaplanowanych na dzień dzisiejszy. Zgodnie z sugestią pana radnego Łukasza Łukianowicza, jako pierwsza będzie podejmowana uchwała w sprawie udzielenia dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji. Bardzo proszę. Ten temat był bardzo burzliwie przerabiany na naszych komisjach, które się tutaj odbywały. W czasie tych komisji obecny był marszałek województwa pan Miron Sycz i również pan przedstawiciel z Olsztyna odpowiedzialny za budowę drogi 512. Dyskusja była bardzo ożywiona, bardzo owocna, także myślę, że mamy to wszystko jak gdyby przemówione, przegadane, ale gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać w tej sprawie głos, bardzo proszę, otwieram dyskusję. Łukasz Łukianowicz, jeżeli można. Proszę. Tak jak pan przewodniczący powiedział, żeśmy dosyć długo debatowali nad tą sprawą. No ja, mnie osobiście ta sprawa bulwersuje wręcz, tak? No, biorąc pod uwagę, że mamy szereg potrzeb w mieście, ja sobie pozwoliłem pytać pobieżnie, jakie mamy potrzeby w mieście, chociażby o których radni często mówili, składali wnioski. Między innymi przymierzamy się przecież do ulicy Sikorskiego i Krasickiego. Trzeba będzie przecież to dofinansować, bo to są drogi powiatowe, tak? My jako miasto będziemy musieli to dofinansować. Tam jest odcinek drogi Sikorskiego przy pawilonach, gdzie będziemy musieli to zrobić z własnego budżetu. Jest ulica Lidzbarska, o którą wnosił jeden z radnych. Będziemy robić ulicę Słowackiego, też trzeba będzie dofinansować. Szkoła podstawowa, ośrodek kultury. Chodnik na Olsztyńskiej uważam, że też bardziej byłby potrzebny niż robienie go na obwodnicy miasta, tak? Z tego chodnika na Olsztyńskiej no, wiele osób na pewno by skorzystało bardziej niż na obwodnicy, tak? Chociażby mieszkańcy ulicy Zwycięstwa korzystaliby z tego chodnika, żeby chodzić do pracy w fabryce mebli, tak? Jeden z radnych wnosił też o parking na ulicy Kościuszki. Dalszą wymianę oświetlenia musimy robić, tak? Bo już część zaczęliśmy tego oświetlenia, tak? Centrum miasta, Warmińska ulica, Okrężna, Obrońców Pokoju. No, asfalty na tych ulicach praktycznie nie istnieją już, tak? Nie wspomnę również o zieleni w mieście, która też no, nie wygląda najlepiej, tak? Dzisiaj rozmawialiśmy o straży pożarnej, tak? Tam też są ogromne potrzeby. I do czego nawiązuję? No mając tyle potrzeb w mieście, my chcemy przekazać 500 000 zł dla województwa na chodnik, z którego, nie wiem, dziennie może 2-3 osoby skorzystają albo i nie, tak? Ja do tej pory wstrzymywałem się, nie ukrywam, odnośnie tych pieniędzy, natomiast liczyłem na to, że przyjdzie jakieś opamiętanie, że ten wniosek zostanie wycofany, ale ja widzę, że ten wniosek jest dalej. Także ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem przekazywania 500 000 zł dla województwa tylko na odcinek chodnika, bo może też nie wiem, czy mieszkańcy wiedzą, że to nie będzie chodnik od jednego ronda, czyli ulicy Zwycięstwa aż do końca ulicy Kaliningradzkiej, tam gdzie był wiadukt, tylko to będzie odcinek od jednego ronda przy fabryce mebli, tam już jest kawałeczek zrobiony, tego chodniczka do wiaduktu, tak? Tylko to będzie ten mały odcinek. Inną sprawą jest też to, że no ten teren tam każdy z nas widział, tak? Tam stoi woda, tam też nie wiadomo, czy te koszta się skończą na 500 000. Może się okazać, że trzeba będzie jeszcze ze 100 000 dołożyć. Tego też nie wiemy.
Także ja naprawdę rozmawiałem z wieloma mieszkańcami i ani jeden z mieszkańców jakby nie wsparł tego pomysłu, tak, żeby robić tam chodnik. Każdy był przeciwny, każdy, no nie chcę powiedzieć, że pukał się w głowę, no ale trochę tak było, tak. Szkoda, że nie ma dzisiaj pana burmistrza, bo odniósłby się do tych rzeczy, o których ja mówię, tak. I trochę mnie też boli to, że dzisiaj pana burmistrza nie ma, tak, gdzie głosujemy, no, dosyć sporą kwotę, tak. Dziękuję. Także tyle bardzo. Z mojej strony, ja na pewno będę przeciwko temu, tej dotacji, tak? Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego z tą prośbą zwrócił się do wszystkich gmin, przez które przebiega droga 512. To jest gmina Pieniężno, gmina Wiejska Górowo i Ławeckie, nasza gmina i również gmina Bartoszyce, która również przy tej drodze jest. Tutaj mam informację również, że gmina Bartoszyce zdecydowanie większe pieniądze tutaj przekazała na tą drogę. Chcę powiedzieć, że tutaj mając przedstawicieli w postaci pana marszałka i pana przedstawiciela z Olsztyna od drogownictwa, oni mówili, że ten chodnik powstanie przy okazji. To nie są pieniądze na chodnik. Ten chodnik powstanie przy okazji. Chcę to tylko zaakcentować, że ten chodnik powstaje przy okazji przekazania tych pieniędzy. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Radny Kamil Bachanowicz, jeżeli mogę. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym chciał również przedstawić swoją opinię na temat udzielania pomocy finansowej w kwocie 500 000 zł na chodnik. Miał być zrobiony na obrzeżach naszego miasta. Tutaj będę się pewnie powtarzał z moim przedmówcą radnym. Natomiast również sobie przygotowałem właśnie, to wygląda tylko, bo mam podobny tok myślenia, że również sobie przygotowałem te wnioski, które zgłaszane były do projektu budżetu pod koniec ubiegłego roku. I tak, wniosek budżetowy radnego Łukasza Łukianowicza o wymianę starych lamp na nowe LED-owe oraz wymianę remontu drogi, części drogi na ulicy Zwycięstwa z uwagi na zły stan techniczny. Nie został uwzględniony, ponieważ nie ma pieniędzy. Wniosek budżetowy pani wiceprzewodniczącej Sawicz Grażyny o przebudowę chodnika przy ulicy Wojska Polskiego, zwiększenie ilości miejsc parkingowych, wyrównanie nawierzchni podłoża przy garażach, które znajdują się przy ulicy Wojska Polskiego oraz stworzenie siłowni zewnętrznej i przełożenie części treblinki przy śmietniku. Nie ma pieniędzy. Wniosek budżetowy radnego Zbigniewa Szlejera o wykonanie nawierzchni drogi na ulicy Lizbarskiej i chodnika przy ulicy Przemysłowej. Nie ma pieniędzy. Wniosek budżetowy Kamila Bachanowicza, czyli mój, o utworzenie parkingu, a dokładnie o utwardzenie powierzchni gruntu przy ulicy Kościuszki, czyli dużo tańszą wersję, po to tylko, żeby mieszkańcy bloków 32A, 36 i 40 mieli gdzie stawiać swoje samochody, a nie jak w chwili obecnej stawiają je w błocie i w kałużach. Nie zrobiono, został odrzucony, bo nie ma pieniędzy. Wniosek budżetowy wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Kościuszki 16, którzy zwracali się z prośbą o utworzenie parkingu samochodowego i też zadowoliliby się utwardzeniem tej powierzchni gruntu, ale nie ma pieniędzy. No i wobec powyższego nasuwa mi się takie pytanie, czy wyżej wymienione wnioski radnych i innych osób są mniej ważne od dzisiejszego wniosku? Przecież my radni otrzymaliśmy mandat od naszych wyborców, żeby ich reprezentować, czyli nasze okręgi, więc dlaczego nie traktuje się tych wniosków, które żeśmy składali, poważnie? Chciałem bardzo tutaj mocno podkreślić, że nie jestem przeciwny tej inwestycji, dokończenia tego chodnika, a wręcz przeciwnie, bardzo bym chciał, żeby on powstał, ale powinniśmy zrobić najpierw to, co najpotrzebniejsze w naszym środku naszego miasta, bo przyjechać przez ciężko jest przez ulicę Krasickiego, Sikorskiego, przy CPN-ie, przy stadionie, a dopiero powinniśmy wziąć się za inwestycje, które w chwili obecnej no nie są aż tak ważne i są położone przy obrzeżach naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ja bym chciała dwa słowa jeszcze. To bardzo proszę, radna Ewa Antochów. Bardzo proszę, pani Ewo. Dziękuję, bo pan to już powiedział, ale ja bym chciała powiedzieć, żeby to dobrze, tak, żeby to dotarło do wszystkich i do mieszkańców również. To nie jest tak, proszę państwa, że my nie chcemy robić inwestycji
stricte na terenie miasta i inwestycji, o które wnioskowali nasi radni. To jest tak, jak powiedział pan przewodniczący, te dofinansowanie jest jak gdyby do budowy tej drogi, tak? To o to się do nas urząd zwrócił. Walczyliśmy o tą drogę, walczyły poprzednie rady wiele lat, o to, żeby ta droga powstała, bo ta droga była straszna. Są jakieś perypetie po drodze, tych pieniędzy jest mało. Pan marszałek koło tego deptał, naprawdę deptał, żeby ta droga powstała, bo jak wiecie państwo, ta droga od projektu po realizację, jej koszt wzrósł no tam kilkakrotnie z tego, co żeśmy rozmawiali ostatnio na komisji. Więc to nie jest tak, że wymyślili sobie, nie wiem, radni, władze miasta, że budujemy chodnik. Ten chodnik będzie budowany jak gdyby przy okazji tej właśnie inwestycji. No i te pieniądze są no, nie stricte na chodnik, tak? Ja to tak rozumiem. Ja to od początku tak rozumiałam i chyba dobrze to rozumiem, że tu się do nas urząd zwrócił o pomoc, żeby tą drogę skończyć, tak? No na naszym odcinku jest już ona ukończona, ale jeszcze trzeba tą drogę dalej robić, no bo do Bartoszyc pojedziemy do Piasku i dalej gdzie i którędy. Więc to chyba tutaj o to chodzi i to proszę nie przyjmować tego w ten sposób, że my nie chcemy robić inwestycji na terenie miasta, bo to nie tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję za głos. Panie Ewo, jeżeli Łukasz Łukianowicz, mogę od razu odpowiedzieć. Rzecznik prasowy pana burmistrza lepiej by tego nie powiedział niż pani. Ja się z tym nie zgadzam. Dziękuję. Powiedziałem swoją opinię. To nie jest, a odniosę nie jest się tak, jeszcze do jednej rzeczy odnośnie Bartoszyc i ich wkładu własnego. Oni wkład własny do tej drogi dali spory, bo mają wybudowany most. Ten most jest, no wiadomo, dla Bartoszyc bardzo potrzebny. Tam korzystają praktycznie wszyscy mieszkańcy Bartoszyc z tego mostu. A u nas z tego chodnika kto skorzysta? Ja rozumiem, że mamy dofinansować, tylko że skąd też jest kwota 500 000, nie bardzo rozumiem. Panie radny, to jest to, o czym ja mówię, tak? To nie jest stricte na chodnik i będziemy się teraz licytować. Nie licytujmy się, bo to nie o to chodzi. Kto komu wybudowali? U nas wybudowali dwa ronda. Nie wiem, czy są potrzebne, czy niepotrzebne. Nie jestem kierowcą. I proszę mi tutaj nie imputować, że jestem rzecznikiem, bo stale pan ma do mnie jakieś tam przytyczki. A to o kosz, o śmieci, a to o dziury na ulicy. Też bym chciała, żeby miasto wyglądało pięknie i żeby było idealnie. Ale starajmy się stąpać twardo po ziemi i, że tak powiem, no, dostajemy też mnóstwo pieniędzy z zewnątrz. No ja to w ten sposób rozumiem i przykro mi jest, jak pan tutaj takie przytyczki i wycieczki osobiste, bo ja do pana wycieczek osobistych nie tworzę i bardzo bym prosiła, żeby pan do mnie też nie tworzył. Po prostu mam prawo wypowiedzieć się tak, jak pan się wypowiedział. Ja tego nie kwestionowałam i bardzo bym prosiła, żeby pan się w ten sposób też zachowywał. Dziękuję. Panie przewodniczący, czy ja mogę dwa słowa? Pan burmistrz Jacek Kostka łączy się z nami, bardzo proszę. Mam chwilę przerwy w obradach. Nie wiem, sprzęgam się na kogoś. Ja myślę, że pan Zbigniew Szlejer musi mikrofon wyłączyć. O, teraz lepiej chyba. Już, tak? Tak, proszę. O, jest mówić. Super, bardzo dziękuję. Mam przerwę w obradach grupy roboczej do spraw nowego programu operacyjnego w naszym województwie, w której uczestniczę jako przewodniczący podgrupy związanej z zieloną energią, czyli termomodernizację, wymianę pieców i tak dalej. I negocjuję w tej chwili wraz z Urzędem Marszałkowskim nowe pieniądze na nową perspektywę unijną. Więc wybaczcie, że tylko powiem parę słów i udam się na obrady do pokoju obok. Toczą się one online pod przewodnictwem pani dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Lidii Wójtowicz i powiem w ten sposób. Myślę sobie, że dyskusja chodnik, nie chodnik jest trochę bezprzedmiotowa, bo to akurat, że województwo chce go robić, to fajnie, a nie, że zabiera pieniądze od nas po prostu. Każdy samorząd dokłada się z tego, co wiem, do budowy tej drogi i taki był wymóg rozpoczęcia w ogóle tej inwestycji. Więc gdyby samorządy wstępnie parę lat temu nie zadeklarowały, że dołożą się w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, to drogi 512 nie mielibyśmy zrobione i nasz dojazd w kierunku Trójmiasta i Bartoszyc byłby fatalny. I wszystkie samorządy się dokładają. Samorząd Bartoszyc, panie radny Łukianowicz, dokłada się zarówno do mostu, jak i do drogi 512. Podobnie czyni starostwo powiatowe, gmina wiejska Górowo-Jołowieckie i tak dalej, i tak dalej.
Także to jest jakby, żeby uporządkować dyskusję. A to, że Górowo jest na tyle uprzywilejowane, że te pieniądze nie pójdą na przepust pod Pieszkowem albo nie pójdą na wymianę gruntu pod Plutami, no to, że tak powiem, zysk z tego, że mam marszałka i będzie zrobiona inwestycja na terenie miasta. Oczywiście decyzja należy tutaj do Wysokiej Rady, ale ja przypomnę, jest mi strasznie przykro, że radni opowiadają o tym, że tutaj nie zostały przyjęte. Ja przypomnę, że na zawsze, co roku, przy przygotowywaniu budżetu Wysoka Rada dostaje wnioski budżetowe i sama decyduje, które są wprowadzone do budżetu, które nie. I tak to wygląda zawsze od lat. Nigdy inaczej nie wyglądało. Dostajecie pakiet, ja was zostawiam, wybierzcie, które mamy robić i tyle. Żeby jeszcze uporządkować ostatecznie dyskusję, bo padło pytanie, skąd weźmiemy pieniądze. Ja przypomnę, że na ostatniej komisji byliście świadkiem bardzo przyjemnej uroczystości, że podpisaliśmy umowę z panem marszałkiem na zwiększenie dofinansowania przez Urząd Marszałkowski remontu naszego ośrodka kultury, o który przed chwilą się tak martwiliście. I myśmy mieli jeszcze w zeszłym roku dofinansowanie w wysokości 2 300 000 na ten ośrodek, a dzięki dobrej współpracy z prezesem i z panem marszałkiem w tej chwili mamy dofinansowanie blisko 1 300 000 wyższe, czyli zamiast dostać z funduszy unijnych za pośrednictwem naszego samorządu województwa 2 300 000, dostaniemy 3 600 000 i tą inwestycję raczej zrobimy. Ja przypomnę, że trwają nasze negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, jeśli chodzi o dofinansowanie remontu szkoły podstawowej, który rozpoczynamy. Mamy pozytywnie oceniony wniosek. Tam zabrakło pieniędzy w budżecie na sfinansowanie kolejnych. Ale jakby jestem w kursie dzieła, tak, i kolejne projekty uzyskują to dofinansowanie, ponieważ skutecznie następuje przesuwanie środków w ramach obowiązującego programu operacyjnego naszego województwa. Tych oszczędności jest naprawdę sporo i wiem, że Zarząd Województwa przyjął założenie, że chciałby sfinansować wszystkie inwestycje termomodernizacyjne, a więc i naszą. I tam jest 1 000 000 zł naszych, nie? To tak, żeby to uporządkować tą dyskusję. Wszystkie rzeczy, o których mówiliście w mieście, są potrzebne do zrobienia. Ale jeśli chodzi o szukanie tych pieniędzy, no to pokazuję wam jak, nie? Bo robienie za swoje jest bez sensu. Lepiej jest robić to wszystko w połączeniu z funduszami unijnymi, a tych funduszy trochę idzie, bo udaje nam się je skutecznie pozyskiwać, tak? Więc uporządkowując, te pieniądze, które chce od nas województwo, to jest ten wkład, który dają wszystkie samorządy. No i wiecie, można nie dać, a to wasza decyzja jest, tak? Ale jakby sami sobie wyciągnijcie wnioski, jak to będzie wyglądać. No, jeżeli popatrzycie na skuteczność naszą w pozyskiwaniu pieniędzy, a większość pieniędzy pozyskujemy właśnie od samorządu województwa albo za jego pośrednictwem z funduszy Unii Europejskiej, to naprawdę Górowo i Ławeckie jest zawsze w pierwszej dziesiątce w kraju. To jest kolejne nagrody mamy za to. Także to samo przez się tłumaczy. Dobra, słuchajcie, dziękuję bardzo. A panie burmistrzu, mogę jeszcze słowo? Dziękuję. Panie burmistrzu, a jak pan się odniesie do słów mieszkańców? Chyba, że pan, no nie wiem, ma jakieś... Jeżeli ja nie spotykam praktycznie żadnego mieszkańca, który by to popierał, te nasze 500 000 dotowane dla województwa, no to no mi ciężko... Ale panie radny, to jest pana decyzja, czy pan... Czy... I tyle, no. To proszę mnie nie pytać o to. Czyli pan nie zważa na jakby na to, co mieszkańcy sądzą. Ale pan radny przestanie mi tak podchodzić, bo od trzech komisjach ostatnich albo i dłużej ta sprawa się tłucze, więc myślę sobie, że pan radny zna wszystkie odpowiedzi i potrafi samodzielnie podjąć decyzję, patrząc na dziesiątki milionów złotych, które już pozyskaliśmy z Unii Europejskiej. I tyle. Ale to jest pana decyzja. Kwestia wizji, świadomości i konsekwencji swoich, tego, co robimy i jak głosujemy. Słuchajcie, pozwolicie, że opuszczę i pójdę negocjować kolejne pieniądze dla Górowa i Ławeckiego. Dziękuję dla pana burmistrza. Myślę, że pan burmistrz szczegółowo również tutaj zabrał głos w powyższej sprawie, na temat której dyskutujemy. Ja jeszcze raz powtarzam, argumenty przedstawiane na komisjach również tutaj padały. Myślę, że temat chyba został już wyczerpany i przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Panie halo, panie przewodniczący, ja bym chciał jeszcze dwa słowa. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Szlejer, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, tutaj używał Pan, jak i Radna Antochów przy okazji. Ja rozumiem tak, że przy okazji drogi straciliśmy 500,5 miliona złotych. Przy okazji budowy drogi 512. Powiem więcej. Wiemy od początku tej kadencji, że budżet jest pusty. Borykamy się na każdym kroku z problemami finansowymi. Bardzo się cieszyłem. Tak jakby to do mojej kieszeni wpłynęło. Negocjacje pana Edwarda, że sprzedaliśmy działkę pod CPN, tam 300, parę tysięcy, że jest zainteresowanie działką, czy już sprzedana, na targowisku tu miejskim, działka Biedronko. Także myślałem, że coś drgnie. Te pieniądze przekazane będą niekoniecznie tam na moje inwestycje, na inwestycje miasta, na inwestycje radnych. Teraz okazało się, że niestety w dosłownym tego słowa znaczeniu te pieniądze, które żeśmy, no bardzo dobrze tam pan Edward sprzedał te grunty i tak dalej, zostały wyrzucone w dosłownym tego słowa znaczeniu w błoto. Róbmy to, na co ludzie z czego ludzie korzystają na co dzień, co jest potrzebne, niezbędne. Na co dzień zaznaczam. A nie coś, co zmieni wizerunek miasta i tak dalej. Na temat współpracy z panem marszałkiem, oczywiście, tak jak ostatnio wspomniałem, bardzo szanuję pana marszałka i tak dalej, ale z kolei pan marszałek wiadomo skąd pochodzi, pochodzi od nas, z Górowa. I takie coś, że coś dla nas wynegocjuje, no to ja wiem, czy nie wiadomo co, no można podziękować, no, te słynne podziękowania. Ale z drugiej strony, no to stąd pochodzi. To ludzie głosowali na pana marszałka, między innymi i z Górowa. I w wielu rozmowach, to czy, nieważne, czy ktoś go lubiał, czy nie lubiał, czy zagłosował tak, czy inaczej. Zawsze mówił, lepiej zagłosować na pana Mirona, niż na kogoś ze Elbląga, kogo się nie zna, kogo, o kim się w ogóle nie słyszało. Także i pomoc marszałka dla mieszkańców Górowa uważam, że powinna być no, czymś normalnym, a nawet więcej. Że naprawdę, jeżeli tak robił, oczywiście chylę czoła nad tym. Ale no, tak to ja widzę i nie wiem, czy źle widzę, czy dobrze. W mojej ocenie tak to wygląda. I naprawdę, że jak tu ktoś powiedział, że ktoś będzie przejeżdżał drogą z Węgorzewa, bo tak jeżdżą na powiedzmy do Gdańska, i ten szlak będzie leciał przez Górowo i on popatrzy, jak ładnie Górowo wygląda tam gdzieś na obwodnicy, w polu. To jest najmniej ważny i najmniej istotny. Istotne jest to, co się dzieje właśnie wokół ratusza, te ulicy i nie tylko. To, na co po prostu jeszcze raz mówię. Ludzie korzystają na co dzień. Droga przemysłowa tam leje się i też nie ma pieniędzy, nie ma kosztów. Na nic nie ma pieniędzy. Wnioski budżetowe, jak są przedstawiane, to wszyscy wiemy. Pan burmistrz tasuje jak talię kort. Tak. Nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, to nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy i nie ma pieniędzy. A tu nagle pół miliona, no ja jestem za tym, żeby ten chodnik powstał. W tym momencie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Temat już chyba został wyczerpany. Wiele słów tutaj i argumentów padło. Także przystępujemy do głosowania. Ja pozwolę sobie, Wysoka Rado, odczytać tylko treść uchwały, żebyśmy wiedzieli, nad czym głosujemy. Jest to uchwała numer 32/199 Rady Miasta z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie udzielenia dla województwa warmińsko-mazurskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Na podstawie stosownych przepisów ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 216-220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta uchwala co następuje. Rada Miasta Górowo i Ławeckie wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla województwa warmińsko-mazurskiego w wysokości 500 tysięcy, słownie 500 tysięcy złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 516, myślnik budowa chodnika przy ulicy Kaliningradzkiej w Górowie i Ławeckim. Paragraf 2. Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady rozliczania pomocy finansowej określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Górowo i Ławeckie a województwem warmińsko-mazurskim. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Górowo i Ławeckie. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podległa ogłoszeniu przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie.
W tej chwili przystępujemy, Wysoka Rado, do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czekamy jeszcze na jeden głos. Pan radny Szlejer, czekamy na głos. Dziękuję bardzo. Mamy wyniki głosowania. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 9 głosów jest za podjęciem uchwały, 3 głosy są przeciw, 1 głos się wstrzymał. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, że mamy tą uchwałę podjętą, zasadnym jest teraz porozmawiać o finansach naszego miasta. Proszę bardzo o łącza z panią naszą główną księgową. Będziemy teraz podejmowali uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035. I bardzo proszę panią Edytę Jarmoluk o zabranie głosu i przybliżenie nam tutaj właśnie tych cyferek, które mamy w tej prognozie i z czego one wynikają. Bardzo proszę panią skarbnik. Proszę państwa, zmieniamy wieloletnią prognozę finansową. Zgodnie z załącznikiem numer 1 wynika to przede wszystkim ze zmniejszenia dochodów i wydatków, które musieliśmy zmniejszyć zarówno po stronie dochodów bieżących, znaczy majątkowych, jak i wydatków majątkowych. I to jest główna zmiana w załączniku numer 1. W załączniku numer 2, który jest wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2023, to jest zmiana dotycząca modernizacji ośrodka kultury, ponieważ rozkładamy realizację tego projektu na 2 lata oraz w punkcie przebudowy sieci kablowej na ulicy Wojska Polskiego, ponieważ musieliśmy tutaj dołożyć troszeczkę pieniążków ze względu na to, że nie zmieścimy się w pierwotnym planie w związku z kosztami, które tam się pokazały. Reasumując, proszę państwa, wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2035 dostosowano w zakresie planu dochodów bieżących i majątkowych, a także w zakresie planu wydatków bieżących i majątkowych do uchwały nr 32/198/2021 Rady Miasta w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok. I tak przedstawiają się zmiany, jeśli chodzi o uchwałę WPF. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos do wieloletniej prognozy finansowej? Łukasz Łukianowicz, jeżeli można. Bardzo proszę. Ja tylko w ramach wyjaśnienia swojego głosowania, w związku z tym, że jestem przeciw dotacji dla województwa, a dotacja łączy się zarówno z budżetem, jak i z wieloletnią prognozą też, tak, pani skarbnik? Tak. W związku z tym, że to się łączy wszystko, także nie mogę być oczywiście za i będę przeciw, tak? Przeciw wieloletniej prognozie, jak również przeciwko zmianom do budżetu, tak? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypomnę, że w tej prognozie finansowej na lata 2021-2035 jest to bardzo rozległa. W dalszym ciągu mamy pieniądze przewidziane na rozwój usług cyfrowych podmiotów publicznych w Górowie Miejskiej, Górowej i Ławeckiej. Jest to na 1,5 miliona ponad. Termomodernizacja budynku przedszkola, poprawa warunków tam panujących ogrzewania też jest tutaj przewidziane na ponad 1,5 miliona. Mamy przewidzianą
związaną również termomodernizację szkoły podstawowej. Tutaj również poprawa warunków, zmniejszanie kosztów ogrzewania prawie na 2 miliony w tej prognozie jest. Mamy to, co mówił ostatnio pan burmistrz, dofinansowanie, które ostatnio otrzymaliśmy na modernizację ośrodka kultury i potrzeby nowoczesnej działalności kulturalnej. Ponad 4 miliony 600 jest zaplanowane. I tutaj jeszcze mamy przebudowę ulicy Słowackiego, o której też dużo mówimy. Jest kwota przewidziana 1 385 000. I jeszcze przebudowa sieci kanalizacyjnej, tu jest na 26 tysięcy. To wszystko jest przewidziane i głosując za podjęcie tej uchwały, te wszystkie elementy jak gdyby zachowują naszą ważność i mówimy o dalekiej perspektywie roku 35 i to wszystko jest tutaj przewidziane. Czy ktoś z państwa... Panie przewodniczący, bardzo proszę, Łukasz Ukrianowicz, jeszcze mogę dwa słowa, bo to trochę tak zabrzmiało. Pan teraz wymienił te inwestycje, które znajdują się w prognozie. Ja absolutnie nie jestem przeciw tym inwestycjom i do tej pory oczywiście cały czas głosowałem za tymi inwestycjami. Ja mówię tylko o zmianach do wieloletniej prognozy. Rozumiem. Rozumiem. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji w tym temacie? Jeżeli nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Ławeckie na lata 2021-2035 w formie tutaj przedstawionej przez panią skarbnik, zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Tak jak widać na tablicy wyników, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 9 radnych jest za podjęciem uchwały, jedna osoba jest przeciwna i 3 osoby się wstrzymały. Informuję, że uchwała została podjęta. Wysoka Rado, przechodzimy teraz do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021. Jest to konsekwencja również naszej wcześniejszej uchwały odnośnie przekazania pieniędzy pomocy finansowej dla województwa warmińsko-mazurskiego. I tutaj również poprosimy panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk o przybliżenie, co z czego wynika i jak to wygląda. Bardzo proszę pani skarbnik. Proszę państwa, zmiany w budżecie na 2021 rok przedstawiają się następująco. Zmniejszamy dochody budżetu miasta o kwotę 1 723 839 zł oraz zmniejszamy wydatki o taką samą kwotę. Zgodnie z załącznikami, które państwo otrzymaliście ode mnie. Budżet miasta będzie zamykał się deficytem w wysokości 1 811 095 zł. Zostanie pokryty kredytem w wysokości 500 994 zł, wolnymi środkami w wysokości 254 117 zł oraz przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 055 984 zł. Zmiany dotyczące inwestycji czy też wydatków na programy i projekty są zgodne z załącznikami. Nie wiem, czy aż tak szczegółowo mam wszystko omawiać. Generalnie są to zmiany w większości dotyczące wniosków złożonych przez jednostki nam podległe. Nic się nie zmienia, mam w takiej samej wysokości. Nie wiem, czy państwo potrzebują jakiegoś takiego bardziej szczegółowego omówienia, to może są jakieś pytania, to bardzo proszę. Łukasz Ukianowicz, ja bym proponował te większe kwoty wymienić, bo moim zdaniem to są istotne rzeczy dla mieszkańców. Między innymi bym chciał coś usłyszeć o strategii rozwoju miasta, o karze nałożonej na... Proszę bardzo, panie Łukaszu, już tłumaczę. Jeśli chodzi o dochody, to te większe kwoty. Mamy po stronie dochodów przeznaczone 30 tysięcy na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu. To jest związane z porozumieniem podpisanym na realizację programu pod tytułem Czyste Powietrze. Zostanie utworzony punkt informacyjno-konsultacyjny u nas w urzędzie, prowadzony przez naszego pracownika i na to dostaniemy pieniążki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z zewnątrz. Tak, to w wysokości 30 tysięcy jeszcze, myślę, że to będzie rozbite na przyszły rok, ale to jeszcze w późniejszym czasie. Zmniejszamy również dochody majątkowe związane z ośrodkiem kultury, ponieważ no, wiemy, że w takiej wysokości nie otrzymamy tych środków w tym roku, no bo też nie zrealizujemy w 100% tego projektu, tak? To są te większe kwoty, chyba że coś jeszcze
ominęłam. Panie Łukaszu, coś jeszcze szczególne pana zainteresowało? Strategia rozwoju miasta. A to po wydatkach, tak? Jeśli chodzi o wydatki takie większe, to mamy przeznaczoną kwotę w wysokości 20 tysięcy właśnie na dokument tworzący tą strategię rozwoju miasta. Nie wiem, czy bliżej mogę coś powiedzieć, bo akurat na tym się nie znam. Miałam przeznaczyć 20 tysięcy i te 20 tysięcy jest zabezpieczone. To będzie robiła firma zewnętrzna prawdopodobnie, także dlatego są te pieniążki na usługach wyszczególnione. Jeśli chodzi o karę, którą pan tutaj zauważył, to jest kara dotycząca szkoły podstawowej, a mianowicie, znaczy chciałam powiedzieć, że to jeszcze negocjacje trwają, więc jeszcze nie jest w 100% pewne, czy ta kara zostanie zapłacona, tak? Bo to prawdopodobnie się oprze też o prawdopodobnie o sąd, tak? Wynika to z tego, że była podpisana umowa na zmieniany był dostawca gazu w jednostkach. W 2016 roku została podpisana umowa, a także pełnomocnictwo o wypowiedzeniu umowy poprzedniej z PGNiG. A następnie przyszedł w pewnym momencie w grudniu, z tego co mam tu zapisane, aneks do umowy, który został nieopatrznie podpisany przez poprzedniego dyrektora. PGNiG trochę niefajnie się zachowało, bo siedziało cicho, 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 nie odzywali się. Dopiero jak zakończyła się umowa, no to wyciągnęli rękę po karę. I z tego to wynika. Na dzień dzisiejszy mówię, tak jak wiem, to trwają negocjacje. Nasi radcy prawnie się tym też zajęli, także no zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. To jest, no to jest to. Czy coś jeszcze, panie Łukasz? No to są takie większe kwoty. No ja z tą karą ciągle, ja się pytałem już na komisji, ale jeszcze raz się dopytam, czy my musimy w tym budżecie już tak zawierać, bo my te pieniądze tak jakby blokujemy już sobie troszeczkę. Troszkę blokujemy, ale to niestety, jeżeli przyjdzie decyzja, że trzeba już płacić, to będziemy musieli to zapłacić, a ja nie będę państwa wzywała na sesję nadzwyczajną, żeby wprowadzić to do budżetu, tak, ten jeden punkt, bo tylko o to chodzi. Jest to spora kwota, myślę, że nic by się nie stało, gdybyśmy się spotkali, ale to już mniejsza z tym. No ale to jest, no mówię, no tak czy siak, no to jest kwestia, nie wiem, tego roku, myślę, że paru miesięcy, może nawet dwóch, kiedy to się rozstrzygnie, może nawet nie, bo jest cały czas na linii księgowa, dyrektor i PGNiG, także myślę, że to będzie na najbliższy też rozstrzygnięcie. Chyba, że się oprzą ja sobie. Jeszcze myślę, że warto wspomnieć, tam jest kwota na ochronę zdrowia chyba, tak? Odnośnie dowożenia mieszkańców tak, na szczepienia, to wnioski, tak? To już bardziej mi chodzi o mieszkańców, żeby wiedzieli, że coś takiego wnioski, jest. Jest punkt szczepień oczywiście na placu ratuszowym, tak? Do którego dowożone są osoby, które mają problemy z poruszaniem się, tak? To jest u nas pracownik, który jeździ samochodem, sprowadza te osoby z mieszkania, doprowadza do punktu szczepień i odwozi z powrotem do domu. I na to są przeznaczone pieniążki z województwa w wysokości 3000 miesięcznie. I te pieniążki ja po stronie dochodów, po stronie wydatków wprowadzam, bo mamy taką decyzję z województwa. Wiem, że też są dowożone osoby w granicach bodajże 20 km od Górowa, czyli jeżeli jest punkt wyznaczony na szczepienie powiedzmy w Kamińsku, to też nasz pracownik wtedy jedzie do Kamińska, tak dowozi. Wszystko jest oczywiście w punkcie tutaj u nas telefonicznie, można się umówić, zadzwonić, wszystko ustalić, tak? Bezpośrednio. Dziękuję bardzo. I to tyle. Czy ktoś z państwa jeszcze miałby pytania do... Radny Szlejer może, panie przewodniczący. Bardzo proszę, halo? Pan radny Szlejer, bardzo proszę. Ja mam takie proste pytanie do pani Dytki. Pani Dytka, jakbym spytał, na dzień dzisiejszy, jak wygląda nasz budżet? Ile mamy pieniędzy po prostu swoich, czy jak tam zwał, tak zwał, gdzie możemy wydać? Może pani podać sumę? Przykładowo 2 miliony możemy gdzieś zainwestować. Nie, ja tak nie powiem, panie Zbyszku, jeżeli pan bardzo chce takich szczegółów, to ja zapraszam do siebie, tak? Aha. Ja pokażę, przedstawię, wyliczymy wspólnie, bo to jest kwestia zmienna, więc no nie będę wróżyć z fusów teraz państwu, że mamy 2 miliony luźne, bo takich pieniędzy luźnych, że tak powiem, ja w budżecie nie widzę. Mamy dochody bieżące i wydatki bieżące zrównane praktycznie. Więc tutaj ruch jedyny, tak jak państwo widzicie, jedyny ruch po wydatkach, które ja robię, to zabieram z jednego paragrafu i daję na drugi. Nie mam możliwości, chyba że skądś spadnie nam dochód bieżący. Mogą wzrosnąć na przykład wpływy z podatków, z PIT-ów, z CIT-ów, tak?
ale to raczej nie przewiduje. Sprzedaż nam troszeczkę podrośnie, to są dochody majątkowe, tak? Które będziemy mogli przeznaczyć na wydatki majątkowe. Tu może się coś zadziać, ale to jest wszystko, że tak powiem, zmienne i to bardzo. Ale jeśli chodzi o szczegóły, to bardzo proszę, panie Zbyszku, zapraszam, ja jestem codziennie w pracy. Pokażę, wytłumaczę. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik, ja tylko jeszcze tutaj w paragrafie siódmym mamy, będzie pani uprzejmie przypomnieć, udzielenie pożyczki ze środków budżetu miasta w wysokości 100 tysięcy. Paragraf siódmy. A tak, już mówię. To jest, proszę państwa, pożyczka, która będzie udzielona dla stowarzyszenia, które realizuje projekt pod hasłem budowa placu zabaw w parku. Tak, przez nich przechodzi ten projekt, bo mieli większe możliwości dofinansowania. A że nie mają swoich środków takich bieżących, żeby włożyć, więc my im to pożyczamy i w tym samym roku, tak myślę, tak planujemy, że w tym samym roku nam oni to zwrócą. Jest to pożyczka. To jest właśnie no. Jest to pożyczka. Mhm. Dobrze, rozumiem. Czy ktoś z państwa miał... Ja przepraszam, jeszcze zapytam, panie przewodniczący. Bardzo panie proszę. Dytko, mówimy o placu zabaw w parku, tak? Tak, to jest plac zabaw w parku. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że chyba wszystkie pytania do pani głównej księgowej, naszej pani skarbnik naszego miasta zostały wyczerpane. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałą w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na rok 2021 w wersji przygotowanej i omówionej tutaj przez panią skarbnik. Zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Łukasz Łukianowicz, jeżeli mogę jeszcze dwa słowa do budżetu. Proszę. Wstrzymałem się, chociaż miałem głosować przeciw, ale z tego względu, że między innymi w zmianach do budżetu są ujęte pieniądze na projekt na ulicę Krasickiego i Sikorskiego. W związku z tym mam trochę tutaj dylemat, tak? Bo jest to rzecz, za którą jesteśmy wszyscy, natomiast no, za tym pół miliona nie jestem, tak? Dlatego tu się wstrzymuję w tym miejscu. Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, mamy już wyniki na tablicy. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 9 radnych jest za, 4 głosy się wstrzymały. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt dotyczący określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości. Jest to konsekwencja naszej wcześniejszej uchwały, która była uprzejma przez Radę tutaj zostać podjęta odnośnie wyższej stawki między innymi za wywożenie nieczystości. I tutaj jest przygotowany wzór deklaracji. Tutaj nic się nie zmienia. W zasadzie jest to wszystko to samo, co było w tamtym roku i w latach poprzednich. Czy mamy na łączach panią Katarzynę Łuczkowską? Nie bardzo właśnie. Także mogłaby nam tutaj przybliżyć tą deklarację. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Jest to techniczna sprawa, jest to wzór deklaracji, który będzie obowiązywał naszych mieszkańców, nas wszystkich. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania uchwały. Jest to uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czekamy jeszcze na wyniki głosowania.
Czekamy na pana Macieja Choraka. Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej naszej uchwały. Jest to uchwała w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Górowa i Ławeckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku. Wszyscy wiemy, że mamy jedną szkołę podstawową w tej chwili. Jest to określone w tym załączniku numer 1 do tej uchwały. Ja tylko przypomnę, że jest to szkoła podstawowa w Górowie i Ławeckim, a ta szkoła mieści się w dwóch budynkach. Na ulicy Szkolnej 4 oraz na ulicy Sikorskiego 22. Do tej szkoły będzie chodziło całe miasto, cała młodzież w wieku szkolnym, podstawowym do tej szkoły. I tylko uprzejmie przypomnę, że na ulicy Szkolnej będą chodziły klasy pierwsza, druga, trzecia i czwarta szkoły podstawowej. Natomiast przy ulicy Sikorskiego 22, jest to budynek byłego gimnazjum, będą chodziły szkoły piąta, szósta, siódma i ósma szkoły podstawowej. Także mamy jedną szkołę podstawową w dwóch budynkach. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jest to techniczna sprawa. Uprzejmie tylko poinformuję, że uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej szkół podstawowych oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie, plac Ratuszowy, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Także tak to będzie wyglądało. Przechodzimy zatem do głosowania nad tą uchwałą w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Górowo i Ławeckie oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2021 roku. Kto jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Czekamy na wyniki głosowania. Dziękuję bardzo. Tak jak widać na tablicy informacyjnej naszej, 13 radnych głosowało. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały przewidzianej do uchwalenia w dniu dzisiejszym. Jest to uchwała Rady Miasta w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Jest to uchwała, która była ostatnio omawiana na naszych komisjach. Została zgłoszona przez klub radnych naszemu miastu i w tej chwili będzie procedowana. Z tego zwolnienia od podatku i nieruchomości gruntów, budynków, budowli będą zwolnieni przedsiębiorcy prowadzący restauracje, inne placówki gastronomiczne, salony fryzjerskie i kosmetyczne ujęte tutaj w układzie PKD, a działające na terenie naszego miasta. Zwolnienie, o którym mowa, stosuje się za okres kwiecień-czerwiec 2021 roku. Zwolnienie, o którym mowa, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i udzielenie zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID.
Przedsiębiorca ubiegający się o taką pomoc składa wraz z korektą informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości w formularzu informacyjnym i przedstawia tutaj negatywne konsekwencje ekonomiczne, jakie tutaj go właśnie trafiły. I składa to wszystko do ratusza naszego miasta po to, żeby uzyskać taką pomoc. Uchwała wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Taka jest treść uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby coś zabrać głos w tej sprawie? Otwieram dyskusję. Nie widzę, nie słyszę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Kto jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Myślę, że jest to dobra uchwała. Wiemy przecież, że te podmioty gospodarcze czy salony fryzjerskie, kosmetyczne były zamknięte przez bardzo długi okres. Nie mogły świadczyć swoich usług. W związku z powyższym na pewno ucierpiały finansowo, a to jest taki mały ukłon w stronę naszych przedsiębiorców, żeby chociaż te skutki w jakiś sposób mogły być łagodniejsze. Przechodzimy, Wysoka Rado, do kolejnej naszej uchwały przewidzianej na dzień dzisiejszy. Jest to uchwała w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie gminy miejskiej Górowo i Owieckie i zwrotu części tej opłaty. Tutaj również tylko uprzejmie przypomnę, że zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy miejskiej, czyli to dotyczy naszych tutaj restauracji. I wykonanie takiej ustawy powierza się burmistrzowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tutaj również jest to ukłon w stronę naszych przedsiębiorców. Wiemy również, że lokale nasze gastronomiczne były zamknięte i w tej chwili zwalniamy lokale z tej koncesji na sprzedaż alkoholu w tych lokalach, gdzie konsumpcja odbywała się na miejscu, czyli w restauracjach. Nie mogli sprzedawać, więc z tego powodu również nie mogli opłacać tej koncesji. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej dyskusji? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do przegłosowania tej uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu sprzedaży w 2021 przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie i zwrotu części tej opłaty. Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Czekamy na wyniki głosowania. Już mamy. Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do kolejnej naszej uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim. Czy pan radny Bechanowicz chciałby zabrać głos w tej sprawie, bo wiem, że było rozpatrywane to w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Bardzo proszę pana Kamila Bechanowicza. Dziękuję. Tak, oczywiście chciałbym przedstawić stanowisko naszej komisji, czyli stanowisko komisji do uchwały nr 32/2004/2021 dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie i Ławeckim.
5 marca 2021 roku wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji skarga na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim, złożona przez panią M.H., która została skierowana do burmistrza miasta. Skarga dotyczyła niewłaściwego zarządzania, nadzorowania i kierowania pracą Ośrodka Pomocy Społecznej i podległych jej pracowników. Nierzetelność w wykonywaniu powierzonych jej obowiązków, stronniczość, niedokładność w wyjaśnianiu stanu faktycznego oraz łamanie zasad praworządności nierównego traktowania stron sprawy. Na samym początku zaznaczyć należy, że z uwagi na wątpliwości prawne co do obiektywnej oceny 3 z 5 członków komisji przy rozpatrywaniu skargi zwróciłem się z prośbą do kancelarii prawnej obsługującej Urząd Miasta o przedstawienie stanowiska w tym zakresie. Kancelaria wydała opinię, w której nie widziała przeciwwskazań, a wręcz przeciwnie, uznała, że jest to obowiązek radnego, aby przedmiotową skargę rozpatrywał bez względu na zależność służbową czy powiązania rodzinne. Członkowie komisji dokonali również osobistej oceny warunków przyjmowania interesantów przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim, które były podnoszone w skardze. W posiedzeniu komisji obecne były również strony przedmiotowej skargi w osobach pani kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wnosząca skargę pani MH, a także pan mecenas Robert Czarnota, który wspierał komisję pod względem merytorycznym i prawnym. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu w dniu 30 marca i 20 kwietnia 2021 roku, przychylając się do opinii Kancelarii Prawnej oraz po zapoznaniu się z odpowiedzią na stawiane zarzuty pani kierownik i wysłuchaniu stron na zadawane pytania, a także stanowisk przedstawionych w czasie posiedzenia przez pana mecenasa, stwierdziła, że zarzut dotyczący zakupów robionych w godzinach pracy przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckiej, na przykład w Biedronce, został wycofany przez osobę skarżącą. Wobec powyższego komisja nie pochyliła się nad jego rozpatrzeniem. Natomiast zarzuty dotyczące braku organizacji pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim, sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, udostępniania informacji zawartych w wywiadzie środowiskowym, stronniczości i niedokładności wyjaśniania skargi, nazwania córki pani skarżącej klientem oraz biernej i przewlekłej postawy prowadzenia sprawy przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w większości głosów w komisji oraz 2 głosami wstrzymującymi się nie znajdują uzasadnienia. W związku z powyższym komisja przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem oraz wnioskuje do Rady Miasta o uznanie skargi za bezzasadną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla pana przewodniczącego za szerokie przedstawienie tematu. Konsekwencją posiedzenia komisji, której przewodniczył pan tutaj Bachanowicz, jest uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Kultury, przepraszam, rozpatrzenia skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego Rada Miasta Górowa i Ławeckie uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu skargi na działalność kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckiej złożonej przez panią MH z dnia 2 marca 2021 roku uznaje skargę za bezzasadną. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Fragmenty zacytował pan kierownik. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta do doręczenia niniejszej uchwały stronie skarżącej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Trwa liczenie głosów. Czekamy na głos pana radnego. Dziękuję bardzo.
W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 radnych jest za przyjęciem uchwały, jedna osoba się wstrzymała. Informuję, że uchwała została podjęta. I przechodzimy, Wysoka Rado, do już ostatniej uchwały przewidzianej do procedowania w dniu dzisiejszym. Jest to uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Wpłynęła taka petycja o poparcie takiego rządu Tymczasowej Rady Narodu Polskiego. Trafiła ona tutaj do naszej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. I tutaj również poproszę pana przewodniczącego o skrótowe przedstawienie tej sprawy. Bardzo proszę, panie radny Bechanowicz. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Przedstawiam stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do uchwały nr 32/2005/2011, czyli rozpatrzenia petycji o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. W dniu 5 marca 2021 roku na adres Urzędu Miasta w Górowie Wyławeckim wpłynęła petycja złożona w imieniu Komitetu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego przez panią Teresę Gerland, zaprzysiężonego prezydenta obywatelskiego Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, która dotyczyła poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Petycja została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w trybie zdalnym w dniu 20 kwietnia 2021 roku po jej rozpatrzeniu uznała, że członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego apelują do Rady Miasta w Górowie Iławeckim, by w trybie pilnym poparła warunkowo Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego jako organ czuwający nad polską racją stanu i reprezentujący suwerena do chwilowego objęcia zarządzania najwyższych resortów państwowych do momentu przeprowadzenia demokratycznych wyborów i wywołania rządu demokratycznego z prezydentem na czele. Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego apelują o takie poparcie. Ze względu na, cytuję, skutek błędnych działań rządu, które spowodowały ponadnormatywną śmierć dziesiątek tysięcy Polaków, w nawiasie zbrodnia ludobójstwa, koniec nawiasu, oraz masowe bankructwo polskich przedsiębiorstw na wielką skalę stwarzają stan, że rząd może upaść w każdej chwili. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, biorąc powyższe pod uwagę, stwierdziła, że aktualnie w Polsce ustrój polityczny kraju określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Na zasadach określonych w Konstytucji wyłoniona została przez Sejm Rada Ministrów, która sprawuje władzę wykonawczą. Zmiana ustroju oraz zasad wyłaniania władz wykonawczych państwa wymagałaby zmiany Konstytucji, której może dokonać Sejm. Dlatego też jeżeli wnioskodawca widzi potrzebę takiej zmiany, to należy stosowną petycję w tej sprawie skierować do właściwych władz państwowych. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie podjęła decyzję o negatywnym zaopiniowaniu petycji i wnioskuje do Rady Miasta o nieudzielenie takiego poparcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Faktycznie jest to kolejna petycja, która podobnej treści również wpłynęła do naszego miasta, do ratusza, aby właśnie Rada, Wysoka Rada nasza podjęła takie uchwały. I w tej chwili jest uchwała Rady Miasta z dnia 26 maja, jest to dnia dzisiejszego, w sprawie rozpatrzenia petycji o poparcie rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego i Społecznego Komitetu Konstytucyjnego na podstawie tutaj stosownych przepisów o samorządzie gminy oraz ustawy o petycjach. Rada Miasta uchwala, co następuje. Po rozpatrzeniu petycji złożonej w dniu 5 marca w sprawie poparcia rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego i Komitetu Konstytucyjnego postanawia nie udzielać takiego poparcia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Miasta Górowo-Iławeckie do poinformowania stronę wnoszącą petycję o sposobie jej załatwienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować.
Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 radnych jest za podjęciem takiej uchwały, jeden głos jest przeciwny. Informuję, że uchwała została podjęta. W ten sposób, Wysoka Rado, wyczerpaliśmy punkt dotyczący uchwał. Tych uchwał było kilka, zresztą bardzo ważnych do podjęcia w dniu dzisiejszym. Został nam tradycyjny punkt sprawy różne. Bardzo proszę o dyskusję w tej sprawie. Chciałabym zapytać pana Edwarda o jedną sprawę, ale nie widzę go. Pani Alina Wierzbowska zabiera głos. Jest wyłączony pan Edward. No jest. Nie wiem, czy mam to zgłaszać. Już jestem. Dzień dobry. Panie Edwardzie, ja mam wielką prośbę. Nie wiem, może już tam zostało sprawdzone. Chodzi mi o plac zabaw przy Orliku na Sikorskiego. Proszę sprawdzić stan techniczny urządzeń, bo są tam usterki i trzeba by było je usunąć. Ławkę ma pani na uwadze, tak? Słucham? Ławkę? Ławkę też, tak. Tak. Bardzo proszę, bo już na stadion wchodzą i dzieci, tak żeby nie stało się tam coś groźnego. Jasne. Dziękuję. Ja jeśli mogę, panie przewodniczący, bardzo do pana Edwarda, jak pani jest. Ewa Antochów, bardzo proszę. Panie Edwardzie, moje pytanie jest, dotyczy, nie wiem jak to nazwać, chyba zjazdu na cmentarz z tego ronda. Tak. Czy pan, bo ja już rozmawialiśmy o tym na komisji z panem dyrektorem. Tak. Pan dyrektor nie wiedział, o co chodzi. Tak, rozmawiałem z dyrektorem. Z dyrektorem zarządu dróg. Był tam, potwierdził, ale no na pewno jeszcze nie zrobione. No na pewno nie zrobione, ale kiedy to będzie zrobione? Uzyskał pan jakąś odpowiedź? Nie, uzyskałem. Nie uzyskałem od kierownika, rozmawiałem z kierownikiem robót, ale nie uzyskałem odpowiedzi, kiedy będzie zrobione. No właśnie, oczywiście, bo inwestycja poszła dalej, że tak powiem, już z naszego miasta. Nie ma maszyn, nie ma ludzi, a to zostało i tak jakby już zapomniane. Nie zapomniane, nie. No dobrze, dziękuję. Można, radny Szwajer, nie? Jeszcze raz ja, panie przewodniczący, mogę zabrać bardzo głos? Proszę, pani radna Alina Wierzbowska, bardzo proszę. Panie Edwardzie, mam pytanko, czy w jakimś najbliższym czasie ciągniczek będzie jeździł i jakieś nieczystości wywoził z ulic, które sprzątacie, chodniki? Chodzi mi o ulicę Inwalidów tutaj przy garażach koło szkoły podstawowej. Tam są wycięte gałęzie i one tak leżą na wierzchu, trzeba by było je uprzątnąć. Jasne, to ja już, tam, gdzie tu przy garażach? Przy garażach tutaj. Tam przy piątce. Tak. Nie przy piątce, panie Edwardzie. To które garaże? Szkoła tutaj były gimnazjum i, tak, i zaraz obok są te garaże. A, przy tamtych, jasne. Tak, i tutaj czyli na rogu leżą dajemy takie gałęzie. Tak. To bardzo proszę o wywiezienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Halo? Radny Szlejer może, dobrze? Proszę bardzo, pan Zbigniew Szlejer. Bardzo proszę, panie radny. Do pana Edwarda. Panie Edwardzie, tak? Naprzeciwko osiedla na Zwycięstwa, tutaj rondo w dół do ronda Lizbarskiego, non-stop, tam z tych ogródków, tam ogródki są wyżeziołkowe, non-stop sączy się woda. Teraz to nie przeszkadza. Ale ta woda to sączyła się już zimą. Myśląc o następnej już zimie, jeżeli to nie zostanie zrobione, nie wiem skąd ten ciek jest, to będzie zamarzało. W związku z tym będzie stwarzało niebezpieczeństwo wpadnięcia w poślizg. Tam non stop się, tam nie ma rogu nawet zrobionego, żeby ta woda jakby przy drodze w rowie się zbierała. A leci bezpośrednio na jezdnię i to jeszcze z górki. Czyli tam przy przystanku, rozumiem. Na Kaliningradzkiej przy przystanku? Halo? Na Kaliningradzkiej przy przystanku? Tak, Kaliningradzka od naprzeciw Pomorskich. To tam jest, tak jest, no tam jest przystanek przecież. No.
Tak, tak, to jest na wysokości przystanku, może trochę wyżej do ronda. Tak. Ta woda leci non stop tam. Jeżdżę. Dziękuję bardzo. Pan radny Halo. Pani Grażyna Sawicz. Proszę bardzo, pani radna Grażyna Sawicz. Dzień dobry, witam wszystkim. Panie Edwardzie, ja mam tutaj pytanie w imieniu mieszkańców Wojska Polskiego. Jaki jest plan działań na ten rok, jeżeli chodzi o tą przebudowę sieci i rozbiórkę kotłowni? Oraz druga prośba, żeby właśnie udrożnić studnię na cmentarzu przy ulicy Wyszyńskiego. Żeby zrobić studnię? To znaczy, co znaczy? Nie przy Wyszyńskiego, bo ona jest zapchana po prostu. No, a, wyczyścić studnię. No, ja myślę, że wyczyścili, ale nie jestem pewny. Jeszcze ten plan działań właśnie, jeżeli chodzi o tą przebudowę sieci i rozbiórkę kotłowni na ten rok, jak tam to wygląda? Już mówię, wyczyścić studnię. Mi się wydaje, że to zrobili, ale... Tarzu ze śmieci, tak? Tak. Okej. Okej, to... Już informuję odnośnie kotłowni, więc tak, musimy niestety zrobić pozwolenie na rozbiórkę, żeby można było tą kotłownię rozebrać. Byłem święcie przekonany, że nie będzie potrzebne. Nie robiłem dokumentacji, natomiast jest przebudowana, sieć energetyczna jest przebudowana, jest nowe przyłącze zrobione, więc tutaj już moglibyśmy tak naprawdę ogłaszać zapytanie na rozbiórkę. Ale niestety w związku z tym, że to przylega do budynku mieszkalnego, musimy zrobić projekt jeszcze do tego. Projekt rozbiórki i dostać pozwolenie. Wszystko. Ale jak pan widzi tą sprawę w ciągu roku bieżącego? No ja liczę tutaj gdzieś, no teraz mamy czerwiec, lipiec, no sierpień myślę. To dziękuję bardzo. Proszę. Bardzo prosimy mieć nas na uwadze. Nie no, powiem więcej, jeżeli już pani radna. Ja już tak naprawdę zapytanie zrobiłem. Zapytanie było zrobione, no i unieważniłem, także niestety. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję proszę. Bardzo. Radny Kamil Bachanowicz, jedną sprawę tylko proszę chciałem przypomnieć. Pan radny Bachanowicz, proszę bardzo. Chciałem tylko przypomnieć, że mieliśmy zaprosić w tych sprawach różnych pana Adama Ciosek. Tak, tutaj prosiłem o przybycie pana Adama Cioska, ale pan Ciosek się zastępuje panią w Urzędzie Stanu Cywilnego i nie bardzo może przyjść. Dwa razy chodziła pani Sylwia właśnie. Dziękuję. Ja może mam pytanie do pana Edwarda. Pan tu Edward wie wszystko, taki nadburmistrz nasz tutaj właśnie jest, tak? Panie Edwardzie, wiem, że było spotkanie w starostwie wstępne takie odnośnie naszej drogi przy ulicy Sikorskiego. Może kilka słów? Tak, oczywiście. No, byliśmy z szefem na spotkaniu u obu starostów. Na dzień dzisiejszy mamy zielone światło do wykonania projektu budowlanego. Więc my płacimy za mapę do celów projektowych, starostwo płaci za projekt. Bo takie, powiedzmy, posiadanie projektu, tak myślę, że w lipcu, jak często bywa, składanie wniosków, więc nie ma już czasu. Albo mało jest tego czasu. Ale tutaj, no, jak wiecie, tam mamy dobre układy z Zarządem Dróg Powiatowych. Więc dyrektor się podjął z Zarządu Dróg Powiatowych, że postara się po prostu mieć to pozwolenie, tak to nazwę, do czasu składania wniosków o dofinansowanie. Rozumiem. Resztę państwo znacie. Kosztów nie znamy na dzień dzisiejszy, bo dopóki nie zrobi projektu, dopóty nie zna się kosztów. Więc myślę, że tutaj tak jak rozmawialiśmy wcześniej, być może troszeczkę drożej być. Rozmawialiśmy, prawda, kiedyś o, ja przedstawiałem 4 milionach, po milionie przykładowo każdy, bo jest starostwo. Takie stanowisko też przyjął pan starosta jeden i drugi. Natomiast inwestycja nie jest wpisana jeszcze, bo nie ma potrzeby wpisywania jej. Chodziło tylko o to, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie tych dróg. Rozumiem. Czyli jest to wszystko na dobrej drodze, jest ręka jest na pulsie. Jest już zlecona mapa do celów projektowych. Tak, i mówimy o inwestycji w roku 2022. Mówimy o inwestycji, jeżeli dostaniemy dofinansowanie, oczywiście, prawda? Oczywiście. To będziemy robili projekt
bo tu jest możliwość taka trochę inna, jak przykładowo tam na uliczkach osiedlowych, żeby tych punktów uzyskać więcej. Tutaj mamy dużo skrzyżowań, dużo oznakowania, dużo przejść dla pieszych. Ważne instytucje, tak, no policja, no, tak, to też trochę, zdrowia, ale to tak. Nie bardzo tak wpływa na punktację. Na punktację tak dużo nie wpływa, więc, więc myślę, że no, zrobimy tak, żebyśmy dostali. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że już tematy chyba tutaj w sprawach różnych zostały wyczerpane. Także pan Edward jeszcze się zgłasza. Bardzo proszę. Celem wyjaśnienia tylko. Celem wyjaśnienia, co tu niektórzy radni mówili o moście w Bartoszycach. Nieprawdą jest, że jest to w ramach tej samej inwestycji. Więc mówmy już teraz tak konkretnie. Jeżeli coś mówimy, to najpierw może się dowiedzmy. Bo to trochę nie wypada. Jeżeli to ktoś słucha, to faktycznie tak pomyśli. Więc to jest całkowicie inna inwestycja. Mówi pan w tej chwili, panie Edwardzie, o dofinansowaniu. O dofinansowaniu pan mówi w tej chwili, tak? Tak, mówię o dofinansowaniu mostu w Bartoszycach. Dokładnie. Tak. Dziękuję. Panie Edwardzie, ja jeszcze dwa słowa. Bardzo proszę, pani radna Ewa Antonow. Dziękuję. Odnośnie tej drogi tutaj Krasickiego-Sikorskiego, proszę pamiętać przy, nie wiem, robieniu projektów i całej reszty, że o tym naszym kawałeczku, który musimy sami sfinansować. Ja mówię tutaj o tym kawałku, który biegnie wzdłuż pawilonów. Przy aptece. Tak, tak. Tak, przy aptece. Rozumiem. Tak, tak. Rozumiem, o czym rozmawiamy. Żeby nam to potem nie zostało. Nie, to znaczy, powiem tak, prawdopodobnie to my będziemy musieli złożyć wniosek o dofinansowanie. Nie wiem, czy na taki kawałek dostaniemy, ale mapę zamówiłem jakby dla dwóch inwestycji, czyli całość Sikorskiego tam od Bema licząc do Armii Krajowej i Sikorskiego i Krasickiego, a tutaj dla ulicy tej Sikorskiego też tego kawałka, tych powiedzmy 100 metrów bieżących również. Tak, tak. Tutaj też jest szansa nawet powiedzmy i tutaj dostania jakiegoś dofinansowania, dobrze by było, prawda? Wtedy byśmy robili, powiedzmy, tą inwestycję w jednym czasie. No wszystkimi jeżeli drogami. By się udało to, bo wiecie, jasne. Nie jest takie proste. Jeśli to ze swoich pieniędzy robimy, to jest naprawdę proste. Natomiast jeżeli robimy, no znaczy nie jest też tam do końca, ale jeszcze. Natomiast jeżeli robimy z dofinansowania, to nie jest proste, żeby się wstrzelić w ten sam termin. Powiedzmy, gdybyśmy my dostali dofinansowanie i starostwo, żeby dostało dofinansowanie. Ale możliwe jest. No. Chodzi mi o to właśnie, żeby to trzymać, no wiadomo, żeby to jedną inwestycją, jednymi maszynami, jednymi ludźmi, gdyby się udało, byłoby bardzo fajnie, tak? Zrobić to jednym ciągiem takim. No bo powiem szczerze, nie to wyobrażam sobie, są dwa postępowania różne. Nie. Ja wiem, ja to wszystko rozumiem, ale ja sobie nie wyobrażam, żeby to po prostu został ten kawałek i to tak. Ale to jest co innego, o czym pani mówi. Jasne, ja wiem. Co innego są dokumenty. Ja wiem, rozumiem. Dziękuję. Proszę. To, co mówi pani Ewa Antochów, myśmy tutaj również zgłaszali na Komisji Finansów. Pan radny Rochun zwrócił na to uwagę. I tutaj też mówimy o tym 100-metrowym odcinku właśnie przy pawilonach, przy aptece. Tutaj, żeby po prostu taki nie został, bo to też takie do ratusza i akurat będzie źle się komponowało przy nowym asfalcie. Dobrze, zamykamy temat. Pan radny Bachanowicz jeszcze się zgłaszał. Bardzo proszę. Radny Schleyer może, dobrze? Panie dobrze, proszę bardzo. Pan radny Schleyer. Ja tak może nie związane bezpośrednio pytanie z Góromem, ale widzę, że pan Edward jest, to skoro ten most w Bartoszycach nie został dofinansowany, to może pan Edward się orientuje, co zostało dofinansowane przez miasto Bartoszyc do drogi 112? Nie. Panie radny, ja tak nie powiedziałem, że nie został dofinansowany. On jest budowany w trybie innej inwestycji. Całkowicie inna inwestycja. No. Nie związana z drogą 112. Drogą 512. Nie z tym, co my tutaj budujemy teraz w Górowie przychodowo, w Pieniężnie, w gminie Bartoszyce. To jest druga inwestycja. A Bartoszyce, rozumiem, dofinansowały tą drogę 512, tak? Ja nie widziałem tego. No, trzeba wejść na BIP, zobaczyć, są uchwały. Ja nie mam czasu, po prostu mówię wprost. Nie mam czasu, ale słyszałem, że tak. Ale nie wiem. Nie odpowiem państwu, nie chcę. No, po prostu no, trzeba wejść na BIP, zobaczyć, czy jest uchwała, albo zadzwonić po prostu. No. To pan pracuje w starostwie, to tam bliżej przez kogoś.
Jasne, jasne. Dobrze, dobrze. Tutaj ale pan burmistrz wychodzi na to, że wiedział, bo mówił o tym, że nie, został dofinansowany. No być może, ja ja nie chcę mówić, nie widziałem na oczy, powiedzmy tego. No mogę wejść, dobrze, ale teraz jestem na linii portalu, pomału, więc będziemy bardzo... do brzegu się już zbliżali. Proszę jeszcze, kto chciałby zabrać głos, tak, bo to już, tak, pan radny Machanowicz, nie, to tylko tak. Dobrze, dziękuję. Czyli w związku z powyższym, że wyczerpaliśmy program przewidziany na dzisiejszą sesję, zamykam 32. sesję Rady Miasta Górowo i Łowieckie. Dziękuję Państwu bardzo. Do widzenia. Dobrze.